Elo, elo, z tej strony Foxes. Witam was w kolejnym filmie z Cat Goes Fishing na kanale. Na starcie oczywiście szybka reklama. Jeśli podobają wam się filmy z kota łowiącego ryby, to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawiajcie łapki do góry, napiszcie komentarz, tak, bardzo fajny jakiś. Możecie, nie wiem, podpowiedzi mi pisać na przykład. O, to też bym się ucieszył. Szelka mi napisała podpowiedź, a to później się do niej będziemy odwoływać. I teraz tak. Zdjąłem sobie czapkę, bo sobie założę czapkę taką, żeby być w nocy chyba, tak to rozumiem bynajmniej, że mi zapada noc. O! Pa, jak się zrobiło! Nastała noc normalnie, kurczę, pieczone. Patrz, cicha muzyka. Dobra, ty, narra. I co, ja zarzucam i co? Jakieś inne dzikie ryby będą? Dawaj. Mam go, skubańca. Mam cię, narra. No nie wyrwiesz się, chodź tu. Dobra, płyniemy dalej, 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 dalej. I patrzymy, jakie są ryby w nocy, bo... Opa! Pa, jak się skaczą helikoptery tam. No, dawaj. No, łap się. Co za ryba jakaś pijana. Ty, co tu się dzieje w tej nocy? Dobra. One mi nie zjedzą tego bajta. Brawo, ja nawet nie kupiłem latarki, nie? Wy nie złapiecie tego. Ale tu latają jakieś gałgusy największe. O ty, dobra, złapałem ją. Egzotyczna, dobra. Dawaj mnie ją tu, ha. Się tak nie złapiesz, dobra. Ale musztard się złapie na takie... A, ja już nie zaczynam ze średnim bajtem, dobra, bo zmieniłem czapkę. Spoko, spoko. W ogóle nie ma małych ryb, jak ja mam tu coś złowić? Ej, no patrzcie, nie ma małych rybek żadnych. Tylko te duże pływają, kartofle. Ej, nie ma żadnej małej ryby. Nie ogarniam. Nie wiem, nie rozumiem, na jakiej zasadzie działa ta noc. Szczerze. Ja bym musiał mieć to połączone z tym, tylko że się nie da mieć dwóch naraz. Co ja mam na kotwicę je łapać? Chyba, że to jest jakiś błąd gry, ale nie wiem, dziwne. Dobra, jestem na końcu. Jaki skurczybyk, jak się ciągnie. Dobra, dawaj go. Tu lata ten szark. Zaraz go łapiemy. Skubańca. Ten Tiger Shark tu gdzieś. O, jest, jest, jest. No chodź, chodź. O! Ty, dobra, mam go, nawet nie wiem jak, ale go chyciłem go, pajaca. To ja ci muszę wyjąć, skubańcu. No proszę. Proszę. No nie uciekaj mi. No my kumple, chodź. Nie kręć tych helikopterów, bo cię nie wyjmę. No dawaj. No, gościu. Musisz się zmęczyć. Mimo, że jesteś wielkim kurczę mastodontem. No chodź. No chodź. No chodź. Nie opuszczaj. Na Mamy
No. Nie. Burza się zerwała jeszcze. Nie wyjmę go. Nie wyjmę go. No gościu. Przecież ja cię nie odpuszczę w życiu. Ręka mi odpadnie zaraz. Proszę. No nie. A fajny Tiger Shark. Spoko. Łowiłem go 10 minut, go nie wyłowiłem. To ja w noc żadnej ryby nie złowię, bo nie będę miał bajta, czy co? Jak to jest, bo nie ogarniam. Wychodzi na to, że się nie da łapać ryb w nocy. Bo nie. Nie zdobyłem de bajta. Super. W takim razie muszę chyba przebrać czapkę. A ja teraz nie przebiorę czapki. Mi się nie da. Co ja mam zrobić? Czy ja mam każdą rybę na hak łowić teraz? Da się tak. A mam czapkę jakąś, spoko. Dobra, na razie sobie to zostawiam. I co, muszę kolejnego haczyka kupić. Ja bez haka tutaj nie złowię nic. Ej, ale jego też nie złowię tak, nawet jak mam hak. Chyba pierw muszę mieć średniego. Zioma. Ale to będzie tak drogie. Nie rozumiem tego. Aha, już nie mam haka. Ej, przed sekundą miałem. Nie, to jest bez sensu. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, skąd mam wziąć bajta. Nie mam absolutnie pojęcia. Mam małego bajta, nie mam żadnej małej ryby, żeby złapać. Nie wiem, nie rozumiem tej nocy, szczerze. Nie mam pojęcia, jak mam złapać jakąś rybę, jak nie mam bejta. A nie mogę zmienić czapki. Teraz dopiero mogę w dzień. To jest ten shark. Jakby tak go po prostu spróbować? Chodź tu. No dawaj jeszcze raz. On się tak szarpie, skubaniec. Ja go nie wyjmę. Ja już go próbowałem przed chwilą wyjmować. Zresztą mieliście to pokazane. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby go wyjąć, skubańca. Się tak szarpie. Nie wiem, czy ja mam za słabą wędkę, czy co. A to jest normalnie niemożliwe. Ja już go na brzegu praktycznie miałem wody i... Nie wiem, no niby mu jakiś mini opór tam stawiam tą wędką, ale patrzcie, on jest coraz głębiej. Nie.
Ja nie mogę. Nie wierzę w to. Udało się. 85 tysięcy za Tiger Shark. Mam cię, pajacu. Nie, no to jest... Myszka do wymiany, no. Zostawcie łapkę do góry, to chociaż się będę cieszył, że mam trochę łapek do góry, bo myszkę mam do wymiany, nie? Autentycznie. No, no łap! Dobra, czekam, aż on przypłynie. Chodź tu, żulu. O, jesteś. Dziękuję. O, ty. O, no, skubańcu ty. A, co on robi, ty? No nie wyjmę go zaś. Skubaniec. No pa, on sobie nic nie robi z tego, że go wyciągam. Jaki chłop. Jaki chłop. A, męczysz się. Mam cię. Ło, narra. Ale to było dobre. Dziękuję, Szelka, za podpowiedź, jak go mam złapać, bo pewnie męczyłbym się, zanim bym ogarnął, że on się łapie na tą rybę. Także dziękuję, Szelka. Pozdrawiam serdecznie. Dokładnie tak. Ale jestem zarobas. O człowieku. Jedna ryba, 180 tysięcy. A ja coś gadałem, że wędka droga, a mnie już stać na wędkę. Ha. Dobra, dozbieramy trochę na ulepszenia do tej wędki. Patrzcie, mam skubańca takiego. On jest do questa potrzebny chyba. Muszę go wyjąć, tylko żeby go nikt nie ośrupał. O, to jest spalał. Dobra, z racji, że to jest ryba do questa, ale nie chcę, żeby mi się quest nie naliczył, to go odholuję do końca. I sprzedajemy rybki. Stormy? Co to jest za ryba? O kurczę. Stormy to mi brzmi na taką średnią rybę chyba. Ta, Stormy. No, 38 tysięcy. Kevin, nie wiem. 60. O, to jest Moga. To ją widziałem. Mawa też widziałem. To jest ten, co ma tą kolorową rybkę na końcu. Noctisa chyba też widziałem. Najwięcej warta? Najwięcej warty Maw. To ja tak, kupuję sobie wędkę. O, fajna wędka. I są jakieś dalsze wędki? To jest najlepsza wędka, jaką można mieć. Teraz patrzcie, ja nie mogę, ile mam ulepszeń tutaj. Jedno ulepszenie kosztuje 51 tysięcy. Naprawdę? Dobra, kumple i kumpele, doradzajcie mi z tymi ulepszeniami tutaj. Baitguard kosztuje 76 tysięcy. Żeby to wszystko tutaj pokupować, co najlepsze, to ja będę musiał wydać chyba 200 na tą...
Na tą... O! Jeszcze mogę sonar odblokować, ale 125 tysięcy kosztuje, to pierw sobie wędkę ulepszymy. Mam 6, nie, mam 8 slotów. A to licząc, żebym kupował te droższe, no to tak z 300 tysięcy pójdzie na ulepszenia, mamy 100. Możecie mi doradzać, co mam kupować. Jeszcze raz wam pokażę tutaj ulepszonka, jakie się wyświetlają. No, oczywiście jeszcze raz dziękuję pięknie Szelce za podpowiedzi odnośnie gry. Między innymi na przykład jak złapać tego Swordfisha. Dziękuję pięknie. No i co? Ja mam godzinę nagrania. Wy pewnie z tego widzicie 10, myślę max 15 minut. Dziękuję wam wszystkim pięknie za uwagę. Jeśli podoba wam się seria, chcecie, żebyśmy ją kontynuowali, to oczywiście strzelcie tutaj taktyczną łapkę do góry. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, kto jest nowy. Wiecie, dzwoneczek, żeby tam dzyńdzał, nie? Dzyń, dzyń, dzyń. I no. I piszcie komentarzyki podpowiadające mi albo jakieś inne ciekawe komentarze. Bo jak piszecie komentarze, to więcej osób może trafić na filmik i ja się cieszę, bo jest większa aktywność. Jestem bardzo szczęśliwą osobą wtedy. No. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.